Dzień dobry moi drodzy, ja nie wiem czy wam się chwaliłam parę dni temu, dostałam przepiękne kwiatki od misia. Zobaczcie jakie są kolorowe, jakie cudowne. Przepiękne, no i widzicie? Okazja? Nie, bez okazji. Wczoraj były moje imieniny, ale powydurnialiśmy się, było super. Dzisiaj jest trochę już gorzej. Chciałam wam jeszcze pokazać, zobaczcie. Pierwszy raz w życiu będą mi kwitły. No, tak paznokcie mam zajechane, ale muszę wyjść. Kwitły mi będą moje piękne storczyki. Patrzcie, jak szaleje moje drzewko bonsai. Cudownie, zielono. Ten kwiat zawsze tak się robi, żółty, później ucinam i też pięknie kwitnie zawsze. I tak, tu jest jeszcze nowy pączek. Dużo tego, więc bardzo, bardzo się cieszę. Dzień dobry moi drodzy, witam was i zapraszam was za chwilę już na zakupy, bo jadę dzisiaj po zakupy, jadę dzisiaj też po moją znajomą. Wczoraj już zakupiłam troszeczkę alkoholi, później wam pokażę, idę się szykować, bo mało czasu, dużo roboty. Dzisiaj w ogóle przepiękne słoneczko. Padła mi bateria, ale ostatnio jestem przygotowana do wszystkiego, prawie na każdą sytuację, może tak, a ty co? No? Czy ja wyciągnęłam kluczek, bo mi się wydaje, że go wyciągnęłam już i teraz, kurczę, nie wiem co z nim zrobiłam. A, tu położyłam. No, idę robić synkowi lunchboxa. Małe zakupy dzisiaj, tylko poczekuję frytki, owoce mrożone, jakieś tam owoce ogólne. Laura prosiła, bo ona najlepiej lubi owsiankę z owocami mrożonymi. A się skończyły. Dobra kochani, pokażę wam później zakupy i tyle. Do zobaczenia. Miłego oglądania. Już przyszłam ze sklepu, robię sobie śniadanie, ale i chodzę w samej bluzce. Tam się na dole nie pokażę, bo mam same majteczki. Zgrzałam się i musiałam się rozpłaszczyć, że tak powiem. Robię sobie kanapeczkę, czyli drugie śniadanie. Pierwsze śniadanie, bo ja dzisiaj jeszcze nie jadłam. Dobra, pokazuję co kupiłam w Lidlu i tu będzie jeszcze siatka z Farfuda. Dobra, jedzenie dla psa, cztery. Przypomniało mi się teraz coś, żeby wysłać. Dobra. Widzisz, kochana? Przypomniało mi się. Za chwilę to zrobię. Nie pokazuję pazurów, bo muszę zaraz zmyć. Jedzenie dla psa. Tutaj takie ciastka w Lidlu paczkowane. Prawie kilo. To jest 750 gram. Powiem, czy one nie są polskie? Słuchajcie, takie ciasteczka, bo będą u mnie imieniny na słodko tym razem. Tu mam jeszcze chipsy, ogórki dzisiaj są tanie, jeszcze tańsze, więc wzięłam więcej. I tak biorę, ale teraz wzięłam jeszcze więcej. Trzy grejpfruty, bazylia, czosnek, ketchup, gruszki, takie ładne gruszki. Wiecie co? Nie jadłam takich gruszek jeszcze chyba, nie pamiętam bynajmniej. Inne są i muszę spróbować jak coś innego. Mozzarella, worki na śmieci, pomidory, jagody, banany i był ten tydzień polski i jeszcze znalazłam pierogi z mięsem, więc do tego też bekon, więc jutro będą pierogi z mięsem i obiad z głowy. Aha, i jeszcze tutaj dla Blakiego kosteczki. Kochani, napadłam na sklep z mrożonkami, tak, właśnie tak. Słuchajcie, moje dziecko uwielbia jeść owsiankę teraz z mrożonymi owocami. Proszę bardzo, mrożone owoce, ktoś powie, kup i zamroź. Słuchajcie, mi się nie opłaca kupować i zamrażać, bo na przykład mrożone truskawki kosztują ponad 2 funty, no około 2 funtów, a malutka paczuszka, a tutaj mam 600 gram. I zobaczcie, one są bez lodu. Nie tak jak w Polsce, że kupa lodu. Nie wiem jak teraz, ale kiedyś tak było, że płaciliśmy za sam lód. To są troszeczkę inaczej mrożone rzeczy, ale dobra, nie o tym. Chodzi mi o to, że mi się bardziej opłaca kupować takie. Oczywiście świeże też kupuję,
Nie, nie tłumaczę się teraz, bo ktoś sobie pomyśli, jaka tłumaczy się znowu. Nie, nie tłumaczę się, tylko wyjaśniam i objaśniam, że mi się bardzo to opłaca, bo ja mam tutaj 3 paczki za 5 funtów. Tak, 3 za 5, także opłaca mi się. Suma summarum wychodzi także taniej. I tutaj również mam, chyba było 5 paczek. I tu już nie pamiętam, bo musiałam za paragon spożyć i tylko 5% tłuszczu do piekarnika McCaina, bardzo dobre fryteczki, do tego energy drinki bez cukru i pomidory. I to by było na tyle, moi drodzy. Zapłaciłam za to wszystko 12 funtów w Farfoodzie, także słuchajcie, teraz muszę lecieć, zajadać śniadanko i coś porobić, bo wieczorem, nie wieczorem, bo po południu jadę z Russellem po naszą znajomą i kawałek drogi przed nami. No to jest moje dzisiejsze śniadanko, pierwsze śniadanko, bo na drugie mam ochotę zjeść płatki z jogurtem oraz owocami, może mrożonymi i bananem. Teraz zjem i idę na drzemkę. Dziękuję, kochanie. Dziękuję, syneczku. Boże, jakie moje dziecko jest wspaniałe. Przez przypadek jeszcze się przyznaję, widzicie, to jest. Słuchajcie, mam dzieci takie... Oczywiście mam ochotę czasami, wiecie, przywalić, ale taka jest prawda. Każdy ma ochotę, nawet najlepsza matka czasami ma ochotę, wiecie, na zasadzie, Boże, zatrzymaj świat, ja wysiadam. I nie mówmy tutaj, że ja nie mam, moje dzieci są jakieś tam piękne. Każda matka uważa, że dzieci piękne są oczywiście, ale zobaczcie te. Jeszcze nie zrobiłam tych pazurków. Słuchajcie, dałam dzisiaj ciała, bo piękna pogoda, a mi się usnęło, ale chyba jest takie ciśnienie, po prostu. Dobra, ryba pieczona z piekarnika, surówka i frytunie. One są takie ciemne, bo są przyprawione porządnie, specjalnym właśnie do frytek. Polecam wam bardzo z Morrisona tą przyprawę, bardzo fajna. W sumie to ja wam przyprawę czy coś mogłabym pokazać w ulubieńcach i tak chyba będę robiła, że kilka rzeczy pokażę wam na przykład w ulubieńcach. To będą i kosmetyczne i mieszane i zacznę nagrywać już całkiem wkrótce. Słuchajcie, wczoraj kupiłam herbatę, w sumie dwie. Pytaliście mnie, czy dalej pijam herbaty, czy dalej mam szam na herbaty, tak. Lemon and honey, lemon orange. Ciekawe jest, przepraszam. Ciekawe jestem, jak się sprawdza, jest tak gorąco. Super. A ja nie powiesiłam prania. No ładnie, Marzena. Zaszalałaś. A czy mój pies udaje, że... A, teraz... Na co udajesz? Co udajesz? Moja miłość. Tak, pieść mordę lizą. Dobra, kochani, słuchajcie, jaki mam fryc. Jeszcze pozmywam naczynia po obiedzie i spadam po znajomą i po jej cudownego, przefantastycznego synka. Jestem po prostu w nim zakochana. Zakochana do szaleństwa. Jeszcze muszę zatankować tutaj, umyć. No trochę roboty, jak to przy piątku, jutro jeszcze ostatnie zakupy goście, jak przyjdą, ostatnie zakupy poczynię, prawdopodobnie też nagram wam vloga, a może i nie, bo nie będę miała czasu, zobaczę. Wiecie, ja wszystkiego nie nagrywam, naprawdę. Ludzie mówią, że niedługo będę wyskakiwała z szafy. Pseudo moi oglądacze, że tak nazwie nieładnie, bo nie chcę nikomu w inny sposób ubliżać, więc pseudo powiedzmy tacy fani. Zawsze mówią, że niedługo to ja będę wyskakiwała z lodówki. Więc nie nagrywam wszystkiego, jeżeli wam o to chodzi. A jestem zmęczona.
Jestem zmęczona. Dobra, kochani, jestem też zmęczona, ale jestem też podekscytowana, że będziemy mogli się spotkać z moimi znajomymi, z moją rodziną, posiedzieć w fajnym, przyjemnym gronie, spotkać się, porozmawiać, pośmiać, powygłupiać i fajnie spędzić czas. I zapowiadam, zamawiam taką pogodę na niedzielę, bo bym w końcu poszła z Miśkiem i z Raselem i może z Laurą, jak nie będzie szła na siłownię, w góry. Zobaczymy. Ja bardzo bym chciała przejść te góry. Całkiem dookoła poświęcić kilka godzin na to, pomalutku, delikatnie, tak, bo chcę zdobywać różne szczyty górskie. Dobrze słyszycie, dlatego ćwiczę, żeby zrobić sobie kondycję. Okej, dziękuję ci za uwagę, wielka buźka dla was, pa, pa.